Dzień dobry, dzisiaj w samochody WB Car prezentujemy Audi A6 C7 w wersji Competition, czyli standardowo w samochodzie Competition mamy 326 koni, sprzężono już automatyczną skrzynią Tiptronic, nie S-tronikiem, z racji tej, że Tiptronic przenosi wyższe momenty obrotowe, oznaczenie na błotniku V6T, charakterystyczna cecha tylko i wyłącznie zarezerwowana dla wersji Competition. Stały napęd quattro, pneumatyczne zawieszenie, mamy full LED z przodu, z tyłu pływające kierunkowskazy, 20-calowe koła z czerwonymi zaciskami, co charakterystyczne w przypadku tego samochodu, jak najbardziej rzucający się w oczy pakiet Black, czyli mamy czarny grill, mamy aktywny tempomat, to są te dwie kamery, inaczej radary zamontowane w przednim zderzaku, jest to zderzak przeprojektowany w stosunku do standardowego zderzaka, z racji tej, że mamy tutaj już w standardzie pakiet S-Line. Mamy Line Assist, czyli tutaj mamy w lusterku taki trójkącik, który nam, kamerka jest zamontowana w tym trójkąciku, ona będzie nam monitorowała pas ruchu i będzie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, kierownica wykona lekki ruch korygujący w przypadku, gdyby samochód zjeżdżał nam z pasa ruchu. Mamy tutaj aktywnego asystenta martwego pola, czyli w momencie, jeżeli będziemy sobie jechać na autostradzie, coś będzie szybko zbliżało się za nami, tutaj będą te diody nam mrugały. Mamy head-up display, czyli system, który nam wyświetla na szybie przedniej podstawowe informacje, które są potrzebne kierowcy podczas jazdy. Mamy tutaj asystenta świateł drogowych, czyli w momencie, jeżeli będziemy sobie jechać na światłach długich, samochód sam będzie automatycznie przełączał nam tutaj sobie automatycznie. Samochód z 2016 roku, przebieg samochodu to 90 tysięcy. Ostatni przebieg, przegląd w ASO na, tam było w książce, sprawdzałem przed chwilą, 89 tysięcy, czyli samochód świeżo po przeglądzie. Z przebiegiem autostradowym nie muszę tutaj nikomu specjalnie tłumaczyć, czym się charakteryzują przebiegi autostradowe, zupełnie co innego niż przebieg miejski, gdzie w przebiegu miejskim samochód będzie bardziej zużyty. Charakterystyczne czarne zderzaki, jest listwa, tutaj to wcześniej, o czym wspominałem, czerwone zaciski, jest panoramiczny dach, jest pełny pakiet Black, czyli tutaj mamy zamontowane już czarne relingi. Tutaj wewnątrz samochodu zaczyna się już taka grubsza sprawa, czyli nagłośnienie Bang & Olufsena dla tych, którzy fanów, którzy szukają samochodów z tym nagłośnieniem. Powiem tylko, że w przypadku Audi A6 to będzie koszt około 40 tysięcy jako opcja dodatkowa. Tutaj specjalne są takie wieżyczki w Bang & Olufsenie, które tutaj sobie będą wyjeżdżały. Mamy head-up display. Mamy tutaj Audi Exclusive, czyli dodatkowo ciemnym drewnem wykończone boczne drzwiczki. Mamy tutaj elektrycznie sterowane fotele z funkcją pamięci. Mamy tutaj włączenie asystenta martwego pola. Tutaj jest funkcja już na wyświetlaczu LCD. Możemy sobie wyświetlać mapę z nawigacji. To często klienci nas pytają. Warunkiem musi być to, że musi być zamontowany najwyższy model nawigacji z takim touchpadem. Mamy asystenta tutaj hamulca ręcznego. Mamy Webasto sterowane pilotem. Grzana kierownica, tutaj kolega podpowiada, w pełnym pakiecie S-Line z białą nicią, dodatkowo przeszytą. Tutaj włączamy sobie funkcję Line Assist. Tutaj na wyświetlaczu pojawi się nam podnoszenie, opuszczanie, świadczące o tym, że w samochodzie zamontowane jest pneumatyczne zawieszenie. I tam są różne tryby, które możemy sobie włączać. Jest najwyższy model podświetlania, czyli tutaj się listwa świeci i dodatkowo jest rozbudowany cały system oświetlenia wewnętrznego w technologii LED. Alcantarą wyłożone boczki, na fotelach przednich jest wyprasowane, czy to można powiedzieć przetłoczone, wytłoczone, wprasowane logo S-Line, czarna podsufitka, panoramiczny dach. Na tylnych szybach zamontowane są jeszcze szyby, mamy tutaj dźwiękoszczelne, dodatkowo są zamontowane roletki. Też jest Alcantara, jest tylna strefa regulacji klimatyzacji czterostrefowej. Dodatkowo mamy tutaj zamontowane jeszcze to, co wcześniej wspominałem, dodatkowe te listwy drogowe, które się świecą.
Z tyłu jest kamera cofania, jest elektryczna klapa, która się unosi automatycznie do góry, jest hak chowniczy. Wersja Competition ma zarezerwowane czarne dechy. Jest hak, tutaj pokażę szybko dla tych, którzy są ciekawi. Słychać? O, teraz coś tam było przez chwilę, mnie słabiej słychać. Jest ok? Tak. Jest cały wzmacniacz od Bang & Olufsena, on jest zupełnie inaczej, większy, bardziej taki, bym powiedział, przysadzisty w stosunku do standardowego wzmacniacza, czy to w przypadku Bose, czy Sound System. Zamykamy, wszystko jest czyste, praktycznie śladów zużycia w tym samochodzie ja nie widzę. Elektrycznie sterowana klapa, mamy kluczyk komfortowy, czyli kluczyk bezkluczykowy dostęp do samochodu. Zamykamy dotykając klamki palcem, otwieramy wkładając klamkę. Świadczą o tym tutaj dwa przyciski. Jeżeli są dwa przyciski, będzie funkcja tak zwanego kluczyka komfortowego. Tutaj mamy zbiorniczek do AdBlue, czyli samochód wyposażony w szóstą emisję Euro 6. Wjeżdżamy sobie samochodem do każdego miasta. Tak jak wcześniej wspomniałem, na tylnym siedzeniu praktycznie nikt nie podróżował. Stopień zużycia samochodu oceniam w skali 1 do 10, praktycznie na 9,5. Samochód wygląda praktycznie jakby wyjechał przed chwilą z salonu. Słychać? Zaglądamy tutaj. Stopień zużycia nie na 9,5, ale praktycznie na 0. W ogóle nie ma zużycia. Nie, tylko że w skali jakbym to określał od 0, no to ja bym to przyjął, że 0 to jest zniszczony, a 9,5, a 10 to jest najwyższa ocena, czyli 10 gwiazdek. Tutaj z tej strony też proszę zwrócić uwagę na stopień zużycia samochodu. Praktycznie tutaj, no tak jakby nikt nie podróżował na tym konkretnym fotelu. Fotel praktycznie nie nosi absolutnie żadnych odznak użytkowania. Charakterystyczna wklejka świadcząca o tym, że samochód mamy z 2016 roku. I można sobie rozkodować, wtedy może ktoś sobie przez system Audi na smartfonie, jest aplikacja, która nam rozkoduje samochód bezpłatnie. Bardzo ładnie wyglądające białe nici na drążku zmiany biegów. Tutaj to drewno, mieliśmy pewne obiekcje, czy ono będzie ładnie wyglądało, ale powiem osobiście, że teraz jak patrzę, wygląda moim zdaniem idealnie, wkomponowuje się we wnętrze samochodu. Dla tych, którzy oglądają po raz pierwszy nasz film, dokonam pomiaru powłoki grubości lakierniczej, udowadniając Państwu, że to, co wcześniej powiedziałem na początku filmu, że samochód jest bezwypadkowy, bezkolizyjny, zgadza się z tym, co mówię. Ja będę przykładał, a w międzyczasie będę sobie jeszcze Państwu opowiadał o naszej firmie. Nasza firma specjalizuje się w sprzedaży przede wszystkim samochodów stricte bezwypadkowych, bezkolizyjnych. Samochody pochodzą z sieci samochodów poleasingowych. Samochodami jeździła jedna osoba. Tutaj nie ma możliwości, aby z samochodem było coś nie tak. Wszystkie samochody są do nas, przez nas sprawdzane pod kątem bezwypadkowości, bezkolizyjności. Mają książki serwisowe, są do końca serwisowane, co najważniejsze w serwisie Audi. Można to wszystko sobie weryfikować podczas wizyty na przykład z tym samochodem w ASO. Można sobie pobrać win ze strony, zawsze podajemy winy i można sobie udać się z winem na przykład do salonu Audi, tam sobie zweryfikować to, o czym mówimy. Na samochód wystawiamy oczywiście pełną fakturę 23% VAT. Samochód można zakupić w leasing, można też kupić u nas go za gotówkę, wykonując przelew bankowy. Samochody mają wszystkie dokumenty już przygotowane do rejestracji. Dostajecie Państwo w komplecie. Zapraszam na naszą stronę www.bekar.pl. Tam jest ciekawa strona, na której pokazujemy, gdzie kupujemy samochody, jak one są przygotowywane do sprzedaży. Mamy też swoją stronę facebookową. Na Facebooku na bieżąco informujemy klientów o naszych zakupach, co dzieje się w naszej firmie. Pokazujemy na przykład odbiory samochodów, zakupy, transport czasami, jak te samochody przyjeżdżają do nas dużymi lorami. I tak naprawdę można też nas na kanale YouTube zweryfikować sobie to, co my mówimy, przez oglądnięcie na przykład kilka filmów wstecz i wtedy będziecie Państwo widzieć to, że każdy samochód, który do nas przyjeżdża, tylko i wyłącznie jest samochodem bezwypadkowym. Ja jeszcze może na koniec włączę światła awaryjne, żebyście Państwo sobie zobaczyli, jak kierunkowskazy z tyłu ładnie płyną.
Można sobie jeszcze obejść dookoła, na koniec może kolega obejdzie. No wersja Competition, bardzo rzadka, droga, rozchwytywana momentalnie przez osoby, które wiedzą, co ten samochód potrafi. 326 koni, 700 Nm, samochód przyspiesza w 5 sekund do 100 km na godzinę, zużycie paliwa bardzo małe. Zachęcam dla tych, którzy umieją liczyć, dla których ważne jest to, żeby oprócz tego, że będzie frajda z jazdy, żeby samochód mało palił, był ekonomiczny. Wiadomo, była przez chwilę nagonka na diesle, ale tak naprawdę ja cały czas byłem zwolennikiem diesli z racji tej, że te samochody mało palą, generują olbrzymi moment obrotowy, są mocnymi samochodami i tak naprawdę tutaj nie muszę nikogo przekonywać, jeżeli ktoś już obcował z mocnym dieslem z palety Audi, będzie na pewno zainteresowany tym samochodem. Dziękuję i zapraszam na kolejny film.